List do Rzymian. Czego uczy nas list do Rzymian w 6 rozdziale od 5 wersetu? Połączeni z Chrystusem. Jesteśmy połączeni z Chrystusem, jeśli w Niego uwierzyliśmy. W liście do Rzymian 6 rozdział od 5 do 11 wersetu przedstawione są nam cztery ważne fakty, których my, jako narodzeni na nowo, nawróceni do Pana Jezusa ludzie wiary, możemy się uchwycić. I tutaj oczywiście na pierwszy plan wysuwa się znaczenie śmierci Chrystusa dla wierzącego. Dla wierzącego, jakie ma znaczenie śmierci Chrystusa. O tym możemy przeczytać w liście do Rzymian, 6 rozdział, 5 werset. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Jesteśmy z Nim połączeni w Jego śmierci, lecz nie jesteśmy martwi, gdyż Jego śmierć, śmierć Pana Jezusa Chrystusa, dotyczy jedynie naszej grzesznej natury. Bóg uważa nas za umarłych dla grzechu. Możemy to przyjąć we wierze i nie poddawać się grzechowi, chociaż nasze praktyczne życie często wygląda niestety inaczej. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień, jak mówi nam list Jakuba, 3 rozdział, 2 werset. I jesteśmy w stanie nie grzeszyć więcej. Także kolejna rzecz to znaczenie zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa dla wierzącego. Jesteśmy także zjednani z Panem Jezusem Chrystusem w Jego zmartwychwstaniu. Z perspektywy listu do Rzymian pełnia tego stanu rzeczy jest jeszcze przyszłością również dla nas. Kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, aby nas zabrać do siebie, będziemy doświadczać zmartwychwstałej mocy Chrystusa na naszych ciałach. I o tym mówi nam przecież Słowo Boże zapisane w liście do Filipian, 3 rozdział, 20 do 21 wersetu. Wtedy będziemy całkowicie wolni od grzechu. Ta nadzieja motywuje nas do życia nowym życiem bez grzechu. Kolejny fakt jest taki. Moc grzechu została zniszczona. I o tym mówi nam list do Rzymian, 6 rozdział, od 6 do 7 wersetu. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Nasz stary człowiek jest wespół z Nim. Stary człowiek to człowiek przed swoim nawróceniem. Jego osobowość, tego starego człowieka, była opanowana przez grzech. Wierzący jest jednak nauczany przez Słowo Boże, że Bóg uważa go za ukrzyżowanego wraz z Chrystusem. Nie jest więc już starym człowiekiem. Jego osobowość nie jest już zdominowana przez grzech. Uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i został zbawiony, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Przed naszym nawróceniem byliśmy w ciele, ale w momencie, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, staliśmy się zbawionymi raz na zawsze, nieutracalnie. Ale przed naszym nawróceniem byliśmy w ciele, nasze ciała były podległe grzechowi, który w nas mieszkał i grzeszyliśmy. Byliśmy w złym stanie, podporządkowywaliśmy nasze życie złym rządzą. Żyliśmy samowolnie,
pełni dumy i w grzechu, ale przez nawrócenie uzależnienie od grzechu się zakończyło. Ciało grzechu zostało unicestwione. Byliśmy już tak mocno związani z grzechem, że tylko śmierć grzechowi mogła tu cokolwiek zmienić. Także w tym fragmencie mamy powiedziane, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Taki powinien być charakter nawróconego człowieka, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Ponieważ został on uwolniony od mocy grzechu, nie musi już grzeszyć. Obyśmy bardziej uświadamiali sobie ten fakt w naszym codziennym życiu. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Ponieważ umarliśmy z Chrystusem, nie mamy już żadnego zobowiązania wobec grzechu. Tak jak zmarły człowiek nie ma już złych pragnień, tak my jesteśmy od nich uwolnieni. Nie musimy już grzeszyć. Kolejny fakt jest taki, że znaczenie życia zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa dla wierzącego wpływa na praktykę. I czytamy o tym w liście do Rzymian, 6 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. W Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. To pokazuje znaczenie życia Pana Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego dla wierzących. W Nim żyć będziemy. Chodzi o naszą przyszłość, kiedy będziemy dzielić Jego chwalebne życie z dala od grzechu i śmierci. Kiedyś Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i umarł, aby na zawsze rozwiązać problem grzechu. Następnie został wskrzeszony, by żyć wiecznie. W swoim życiu po zmartwychwstaniu nigdy już nie mówił o grzechu czy śmierci. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł. Dlatego zbawienie jest też raz na zawsze. Oznacza to, że Bóg potępił na nim grzech. Dowodem na to, że problem grzechu został rozwiązany, jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Po swoim zmartwychwstaniu żyje tylko dla Boga i nie ma już nic wspólnego z grzechem. Tutaj warto zwrócić uwagę na praktyczną wskazówkę dla nas. Ponieważ Pan Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu nie ma już nic wspólnego z grzechem, a my będziemy z Nim dzielić życie zmartwychwstałe, oddzielone od grzechu, już teraz pragniemy z łaski Bożej właśnie takie życie prowadzić.